Cześć, jestem Michał. Drugi rok turystyka i rekreacja. I tutaj chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań. Jak wygląda zwykły dzień studenta AWF-u? No, w sumie przychodzimy na uczelnię, niby zdobyć wiedzę, podobno, tak nam powiedzieli. Trochę przerw jest pomiędzy zajęciami, ale ogólnie jest bardzo sympatycznie. Co robić w wolnym czasie od zajęć? W wolnym czasie? A gram w golfa, co może się wydawać dziwne. Gram na gitarze. A no i spędzam czas ze znajomymi z uczelni i nie tylko. Jak sądzisz, z czego są studenci AWF-u? Na to pytanie chyba nie trzeba odpowiadać. Jak zmieniło się twoje życie od momentu studiowania? No, przeprowadziłem się do Trójmiasta, bo wcześniej nie mieszkałem na wsi, więc to jest pewna zmiana. No, ale ogólnie bardzo, bardzo pozytywnie, że tak powiem. Ogólnie jest bardzo fajnie, życie towarzyskie kwitnie, wszystko jest super, więc bardzo zdecydowanie na lepsze się zmieniło. Ile kosztuje życie studenckie? Ile wydajesz na jedzenie i napoje? Za dużo. A jak byś opisał swojego ulubionego wykładowcę? No, tak, jest ich na pewno wielu. Wszyscy są super, ale nie no, ulubiony wykładowca. Taki, który potrafi w jakiś sposób zainteresować bez wątpienia. Jakie są twoje ulubione obiekty sportowe w Gdańsku? Jak już mówiłem, gram w golfa, więc pola golfowe, to kary, postołowo. To nie jest do końca w Gdańsku, ale na obrzeżach. Co jest najlepszą rzeczą, którą doświadczyłeś do tej pory na uczelni? Zdanie fizjologii. Znajdź śmieszne określenie na słowo student. Samo w sobie jest chyba już dość zabawne. Wymień swoje wady. Moje wady. Myślę, że przejdziemy do kolejnego pytania. O czym marzysz? No, w sumie o czym nie marzę. Sporo by tego było. Ale marzę o tym, że kiedyś ukończę tę uczelnię. To myślę, że to jest dobre podsumowanie tego. Mam nadzieję, że dość szybko to pójdzie. Chociaż fajnie tu. Dziękuję bardzo za uwagę.